Coraz bliżej święta, coraz bliżej Wigilia, no i ta gwiazdka, ale nie tylko ta betlejemska, także piłkarska gwiazdka w wykonaniu Rakowa Częstochowa. Ze mną wiceprezes Rakowa Krzysztof Kołaczyk. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie Krzysztofie, już w najbliższy piątek 22 grudnia 12 edycja piłkarskiej e, gwiazdki ale zanim sobie przejdziemy co czeka nas w tym roku no to wróćmy trochę pamięcią kilka lat wstecz a w zasadzie kilkanaście jak to wszystko się e, zaczęło i jak duży progres zrobiła ta impreza w stosunku do tych poprzednich lat 2000 chyba rok pierwsza otwarcie oficjalnej Akademii Piłki Nożnej ojcami chrzestnymi. Pamiętam no, to, to muszę pamiętać i to jest przyjemność pamiętać te nazwiska Jacek Magiera, Jurek Brzęczek, Kuba Błaszczykowski i Tomasz Wałdoch. Nawet takie zdjęcie ostatnio było puszczone na Facebooku także bardzo fajna paczka taka bardzo fajnych piłkarzy, bardzo fajnych ludzi, więc, więc to było 2007, dzisiaj mam 2012, 12 edycja 2017 rok, 12. edycja piłkarskiej gwiazdki przewinęło się przez tą imprezę kilkadziesiąt, nie wiem, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt nazwisk e, ludzi grających e, na najwyższym poziomie w ekstraklasie, kiedyś w pierwszej lidze, w klubach zagranicznych, w reprezentacjach Polski. Naprawdę myślę, że może przed 13 edycją zrobimy takie podsumowanie i, i troszkę tych nazwisk wypiszemy. E, a bazowaliśmy przede wszystkim na zawodnikach, e, promując tą piłkę z gwiazdkę do tej pory, na m, srebrnych medalistach Barcelony prawda i to była ekipa właśnie e, Wałdok, Brzęczek, e, Gęsior, e, Koblański, Andrzej i no tam wieli i Gilewicz Radek był i, i Koźmiński przyjeżdżali i, i Piechniczek był u nas i konferencje robiliśmy kiedyś takie piłkarskie, także no jest co opowiadać myślę, że taką fajną gazetkę można by kiedyś złożyć z tych 12 edycji z tą obecną również. Kończy nam się powoli rok 2017, rok pełen sukcesów. Rakowa szczególnie teraz e, pamiętamy ten awans do Najs nice, e, pierwszej ligi. No i właśnie e, ta 12. edycja piłkarskiej gwiazdki będzie taką szansą dla kibiców, aby raz jeszcze podziękować e, piłkarzom za ten upragniony awans e, po latach, bowiem pojawią się czy Peter Mazan, e, czy Filip Kowalczyk, zawodnicy, którzy właśnie, no i Tomek Glowska obecnie, e, bramkarz górnika, zabrze, który zbiera fantastyczne. Recenzje bez problemu, ci zawodnicy zgodzili się, chcieli tutaj z przyjemnością przyjechać do Częstochowy? Jeden telefon i, i od razu zgoda, także bardzo coś dziękowali za pamięć i, i oczywiście się zgodzili. Ci, co mogli, to przyjadą i, i z nich stworzymy osobną jedną drużynę Rakowa, Raków Awans, tak ją nazwiemy. Natomiast yy, no wspaniały rok, wspaniały rok, kilkanaście lat czekania na awans, ten awans uzyskaliśmy. No i co się okazało, że jesienią na tyle ta drużyna była dobrze zbudowana, że jesienią yy, wypadliśmy tak, wypadliśmy, czyli jesteśmy na trzecim miejscu i, yy, i to nie jest przypadek. Jeździłem, byłem na wszystkich praktycznie, chyba jeden mecz odpuściłem, bo nie mogłem być, natomiast byłem na wszystkich meczach i muszę powiedzieć, że my zasługujemy na to miejsce. To nie jest przypadek i przy dobrej, przepracowanej zimie myślę, że trzeba kontynuować ten marsz jeszcze wyżej wspomniał e, wiceprezes o tych sukcesach. Nie wiem, czy już e, świąteczne wydanie gazety Radiofon jest e, w posiadaniu wiceprezesa Krzysztofa Kołaczyka. Jeśli nie, no to e, polecam Będzie po prze przekażę kilka egzemplarzy, bowiem coś tam o dobrym roku Rakowa też e, się pojawia na no bo było to był to fantastyczny rok, ale przejdźmy też do tych innych drużyn, które wystąpią podczas 12 piłkarskiej gwiazdki. Tak, a propos gazety, to no nie, 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 nie ma szans, żeby nie wyszedł tutaj bez kilku egzemplarzy, bo ją pierwszy raz tutaj zobaczyłem, bardzo się cieszę. Natomiast co do drużyn, będą dwie drużyny Rakowa, obecna i tak jak powiedziałem wcześniej, drużyna złożona z zawodników, którzy też robili awans do pierwszej ligi, ale nie ma ich już w Rakowie. Drużyna ekstraklasy, gdzie na ten moment mogę powiedzieć, dopinam jeszcze zawodników, ale będzie Tomek Loska w Bramce, Sebastian Steblecki, jak przyjedzie z Krakowi zawodnicy. Rafał Grzyb z Jagiellonii, z legii Warszawa, mam nic potwierdzone, też mam nadzieję, że dojadą do nas. Także budujemy, jeszcze składamy. Piłkarska Gwiazdka, która się składa z zawodników, takich jak zawsze, był z nami Mariusz Przybylski, Maciej Gajos, do tego dołączą Marcin Baszczyński, Kamil Kosowski, Dariusz Dudka, Przemek Małecki, trener stacji polskich grup młodzieżowych. Darek Pawlusiński i myślę, że tutaj jest radość wszystkich naszych kibiców, bo Darek, pan Darek był uwielbiany. Ym, następnie Irek Bielennik w tej drużynie wystąpi i Jacek Magiera zadeklarował chęć y, wejścia na parkiet i pokazania jeszcze co potrafi, także bardzo się cieszę z tego powodu. I jeszcze mamy dwie drużyny Polsat Sport, y, gdzie też y, Marcin Fedek ma być. Y, Darek Dziekanowski zadeklarował przyjazd, y, chyba y, o ile że mnie pominę nazwiska, Krzysiek Kuchciński Także Marek Magiera oczywiście i też dopinamy te nazwiska. Potwierdzamy Marek Magiera, kto jeszcze dojedzie, I, w, i drużyna Furnipolu, która wygrała turniej tutaj regionalny. Nie, nie, nie. Dokładnie. Tak jest, jest drużyna raków Awans, czy yy, wiceprezes Rakowa życzyłby sobie, żeby w przyszłym roku na 13 edycji także była drużyna Awans. <laughs> Tak, bardzo bym sobie tego życzył i przed Wigilią, myślę, takie życzenie można sobie złożyć tu wzajemnie, bo myślę, że pan wszyscy też, panie, byśmy, do... wszyscy, byśmy tego wszyscy byśmy tego chcieli. Natomiast yy, tak. To jest takie jedno z życzeń na tegoroczne święta i nowy rok. Klub na razie pochwalił się jednym transferem, Mateusz Zacharon również będzie obecny na Piłkarskiej Gwiazdce i będzie to taka pierwsza okazja, aby oficjalnie powitać popularnego Zakiego w drużynie niebieskich No jak najbardziej, jak najbardziej uczynimy to i, i przywitamy Mateusza, zasługuje na to, jest to nasz wychowanek, zawodnik, który liczymy, że wzmocni mocno wartość naszej drużyny i, i wiosną nasza, nasza wartość będzie jeszcze, jeszcze większa niż jesienią. Nie pytam, kiedy oficjalne kolejne transfery, bo mi tutaj wiceprezes powie, że Pomidor. Pomidor. Tak jest. Tego, tego <grym> się spodziewałem. Przewidziane jest także różne atrakcje dla dzieci. Właśnie. i na... to właśnie była informacja, że Liczyłem... jest w kierunku dzieci ta impreza <grym> również poświęcona. Liczyłem, panie redaktorze, że to pytanie zostanie zadane. Okej. Okay. Yy, awans Gwiazdy, ale po co to wszystko? To wszystko dla dzieci, tak? Dla kibiców, tak? Żeby przeżyć to jeszcze raz. Natomiast dla dzieci, dla naszych młodych adeptów piłki nożnej, nie tylko piłki nożnej, będzie wiele atrakcji. My chcemy, żeby te dzieciaki ten wieczór spędziły z nami. Tam będzie trzy godziny szaleństwa. Na każdym holu będzie coś. Dmuchańców, już nie wiem ile, bo tam już nie liczę. Różnych atrakcji, takich zabaw z piłką, wszystko zorganizowane przez naszymi trenerami. Więc atrakcji wszystkie atrakcje są za darmo, co zaznaczam, i to bardzo mnie cieszy. A w tym wszystkim, jeśli będą te gwiazdy, ja każdemu z nich, zapraszając ich, powiedziałem, że przede wszystkim to ma być dla tych dzieci, czyli jak mogą, żeby robili zdjęcia z nimi, żeby rozdawali autografy, bo po to to jest. To nie jest turniej, na którym będziemy się zażynać i walczyć o jakiś puchar. Nie, ma być jakiś poziom. Bo mówimy zabawa zabawą, ta zabawa się gdzieś kończy w momencie pierwszego gwizdka, bo nikt nie chce, żeby zabawa była kosztem moim, więc myślę, że jakiś umiar w tym wszystkim będzie, natomiast fajna gra będzie, ale przede wszystkim zdjęcie, autografy z dziećmi, bo to dla nich tą piłkarską gwiazdkę robimy i za to tu chciałbym w ogóle podziękować wszystkim tym gwiazdom i gościom, którzy przyjęli moje zaproszenie, nasze zaproszenie Jarakowa i będą w piątek razem z nami. Muszę zapytać kto jest faworytem tego turnieju według pana Krzysztofa. No Trudno mi powiedzieć, no według mnie ostatnio tak się powtarzało, no to Raków w finale grał z drużyną, ekstra... z, nie, z drużyną Ekstraklasy, z drużyną Ekstraklasy, piłkarska gwiazdka pierwsze lata, gdzie jeszcze był Kuba, Jurek Brzęczek, Gilewicz Radek, moja skromna osoba, nie chwaląc się Darek Gęsier, tam gdzieś te pierwsze 5-6 lat dominowaliśmy, później jednak trochę latek na na grzbiet przyszło i już, już i ekstra klasa, czy, czy właśnie Raków zaczął dominować tą imprezę i ostatnie lata właśnie te dwie drużyny jakby zdominowały piłkar piłkarską gwiazdkę. Zobaczymy jak będzie w tym roku. Wspomniał wiceprezes o tych poprzednich latach, no to jeszcze zapytam, która impreza tak najbardziej utkwiła w pamięci z tych dotychczasowych edycji? No i teraz powiemy takie pytanie, gdzie e, myślałem, że kiedyś już i tak skorzystamy i zrobimy to w gazecie, natomiast skoro zostałem zapytany, odpowiem. 2010 rok, kiedy na Hali Polonia robiliśmy z Jurkiem Brzęczkiem wtedy jeszcze i była sytuacja, gdzie, był bardzo trudna sytuacja odnośnie huty. To był, to był przełom 2009, nie 2010, dobrze mówię, 2010 rok i to była sytuacja, nie zapomnę do końca życia. Rano, w terminie piłkarskiej gwiazdki, w dniu imprezy, Rano oficjalnie dowiedzieliśmy się, że huta już nie będzie sponsorować oficjalnie, bo to przedłużaliśmy przez rok czasu, były rozmowy, nadzieje. Rano oficjalnie dowiedzieliśmy, że huta już nie może, po prostu ma swoje problemy i nie może. Wiedzieliśmy, w tym momencie dla nas to był jakby koniec. I wszystko rozpętane, kibice przyjeżdżają. I wtedy były te świeczki na Hali Polonia, pełna Hala Polonia, około 2000 kibiców. Zapali zimno, nic nie wiedzieli o tym, ja tylko z Jurkiem o tym wiedziałem. I zaproszeni goście, wspaniali ludzie, kibice na, na trybunach, te zimne ognie zapalone i głośny śpiew nigdy nie zginie, nasz raków nigdy nie zginie. Nigdy w życiu nie miałem takich ciar na, na ciele, patrząc z Jurkiem w oczy o mnie i tego nigdy nie zapomnę. Raków żyje, nie zginął. I myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby się coraz bardziej rozwijać Ta i do przodu. Tą walkę na pewno widać teraz, jakby efekty tej walki, no bo trzecie <coughs> miejsce po 19 kolejkach, jak lidze naprawdę. Wielki, wielki sukces. Czekamy oczywiście na więcej. Czekamy na także tą piłkarską gwiazdkę, wielkie piłkarskie emocje. No i zaprośmy jeszcze raz kibiców do hali sportowej Częstochowa. Dokładnie serdecznie wszystkich zapraszam Państwa w piątek. Oficjalne otwarcie godzina 17.00 do hali Częstochowa. Nikt się nie będzie nudził. Ci, co będą chcieli popatrzeć na emocje sportowe będą mogli to zrobić? Ci, co chcą się pobawić, dzieciaki, szczególnie mamy z rodzicami dla najmłodszych, dla starszych na pewno tych atrakcji nie zabraknie i serdecznie wszystkich gorąco zapraszamy. No właśnie, bardzo dużo atrakcji dla dzieci. To kto będzie bardziej zmęczony po tym turnieju piłkarze czy dzieciaki od tego biegania po hali? Ja myślę, że dzieciaki i tutaj wieczorem po, po powrocie do domu myślę, że szybka kolacja i do łóżek. Byle były uśmiechy i na pewno duża Dokładnie. satysfakcja. Dziękuję. Ślicznie zapraszamy Dziękuję. oczywiście w najbliższy piątek na godzinę. 17 do hali sportowej, Częstochowa, 12. edycja piłgarskiej gwiazdki. Ja za chwilę tutaj wręczę yy, wiceprezesowi Rakowa oczywiście kilka egzemplarzy naszej świątecznej. Gazety, w której także dużo o piłkarskiej gwiazdce, ale no, wiceprezes wszystko już wie na ten temat, także myślę, że tutaj nic co się ale znajduje w tej Z miłą gazety, chęcią nie przeczytam, przeczytam z miłą chęcią, bo, bo o tym wszystkim to się działo, co się będzie dziać, zawsze chętnie czytam i, i rozmawiam. Także dziękuję bardzo za tą możliwość rozmowy z Panem. My Panie Krzysztofie, będziemy się jeszcze widzieć, ale już chyba trzeci raz wesołych świąt życzę I przed tymi świętami pewnie jeszcze raz sobie złożymy Trzy I wzajemnie. Dnia, I wzajemnie, ja też Państwu jeszcze raz korzystając z okazji życzę zdrowych, spokojnych wesołych świąt Bożego Narodzenia. Jak również, żeby troszkę się zatrzymać w tej gonitwie codziennej. Zatrzymajmy się, spędźmy ten czas spokojnie z rodziną, bo chyba tego nam wszystkim brakuje. Także jeszcze raz zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo. Moim gościem był wiceprezes Rakowa Częstowa, Krzysztof Kołaczyk. Do zobaczenia w piątek w Hali Sportowej Częstochowa. Do zobaczenia. Jeszcze raz serdecznie zapraszam.